O właśnie, coś takiego trzeba będzie zrobić, czyli tak trochę na ukos. Okej, tak też można. Nie mówię, że nie. Ha, małpa już nie wiedziała jak uciec. Co za frajer. Co za frajerka w sumie w tym wypadku bym mógł powiedzieć. Chyba, że mówimy o nim, no to co za frajer. Tu już nie mamy nic raczej do zebrania, więc możemy chyba stąd uciekać. Z tej sekwencji oczywiście tego poziomu. Przynajmniej mamy tutaj co chcieliśmy zdobyć. Ha, czyli między innymi porwać małpę. Dawaj do góry. Może poskaczę, to trochę ta winda szybciej poleci do góry. Co nie byłoby głupim pomysłem. O, se zjeżdżaj w dół teraz, frajerze. Powiem tak, od razu w żadne radary się na razie bawić nie będę. Bo już wiem, gdzie jest ostatnia małpa. Gdzie jest ostatni małpiszon. Tylko trzeba będzie dostać się. O, tutaj mamy już tę świątynię. Tak, to jest tutaj. Dobrze, zapamiętałem. I teraz trzeba będzie dostać się do góry, tam gdzie byliśmy na początku, gdzie była ta, wiecie, łapa stop. Uwaga. Przezorny zawsze ubezpieczony. Aha, ona teraz... Okej. Myślałem, że to już od razu spadnie, ale spoko. Jak nie chciało spaść, no to rozumiem. Rozumiem intencje. Dokładnie tak. No może nie tak, bo nie chciałem spaść aż tak w dół, ale no, przynajmniej coś mamy. Już tak dosyć długo robimy ten poziom. O, tu będzie ostatnia małpa jak nic. Dobra, powoli teraz. Nie spierdziel się. Nie! Spike! Idioto. No teraz to sobie mogę te trójkąty co jedynie wsadzić wiadomo gdzie. Tak to by miał życie, fajnie. By miał dwa życia. Znaczy teraz, znaczy by miał trzy życia. Teraz będę miał dwa tylko. Dobra, okej, rozumiem. Nie należało to do trudnych zadań, powiem szczerze. A, i tam u góry miałem jeszcze ten. Dobra. Będę wiedział, gdzie będę miał. Będę wiedział, gdzie będę wracać. No, wszystkie małpy uratowane, tak jak miało być. W ogóle zapiszmy sobie tę gierkę w sumie. Czemu by nie? Monkey Book, aha, że żeśmy 23 małpy już ten, że tak powiem, zabrali. Save, tutaj oczywiście, że tak. Aha, czyli nie mogę tu zapisać, ponieważ mam zbyt pełną kartę pamięci. A nie mogę zmienić na, nie wiem, drugą kartę pamięci? Czy musi być ta pierwsza? No dobra, skoro nie mogę, no to będę musiał się posiłkować tym. Czyli save state'ami, load state'ami. Tutaj sobie zobaczymy, czy się aby na pewno... Dobra, tutaj się zapisało. Okej. Czy chcemy jeszcze jeden poziom robić? Może zróbmy jeszcze jeden, ale zobaczymy najpierw ile poziomów dotychczas zrobiłem przez te półtorej godziny ponad. To był piąty poziom, więc teraz byłby szósty. Cryptic Relic, czyli... Relikty kryptyczne? Nie wiem co. Tak, zdobyliśmy teraz nowy gadżet, który jest... Kurczę, nie pamiętam jak on się nazywał.
To wiecie, to jest takie coś właśnie do tego, że tutaj naciągaliście i na przykład kamieniem w kogoś rzucaliście. Aha, coś takiego to się robi, okej. Czyli L2 będziemy mogli sobie Aha, dobra, ten nawet nie musimy ten przybliżać sobie, możemy taką po prostu se stanąć i gałkę do przodu wciskać, żeby strzelać. Co, kogoś jeszcze musimy tu unicestwić? A, no tak, oczywiście trzeba było sobie odpalić bramę, no jak żeby inaczej. Kurde, jak to się nazywało? Aż powiem wam szczerze, że zapomniałem. Więc jeżeli ktoś z was będzie pamiętać, no to niech mi da znać w sekcji komentarzy, bo byłoby mi bardzo miło, nie powiem, że nie. No i gitara. Teraz możemy chyba przejść dalej. Już chyba nic nam tutaj nie będzie stało na przeszkodzie. Nice shooting, okej. Czyli jesteśmy teraz przygotowani na... na poziom. Ponieważ musimy zawsze przejść taki trening. Tutaj musimy uratować... zabrać 5 małp i zabrać 1 żeton. Okej. Może tak być. W ogóle pewnie jesteście zaskoczeni, ponieważ będziemy kończyli drugi świat i nie mamy w ogóle żadnej konfrontacji z bossem. Otóż bossowie dopiero pojawiają się pod koniec gry. Nie żartuję, serio tak jest w tej gierce. Dopiero pod koniec gierki się oni pojawiają. Co troszeczkę jest, nie wiem, no przykre. W ogóle ich też jest mało w tej gierce, więc... też nie ma co się nastawiać na jakieś epickie boss fighty. Szybko. Biegiem, biegiem. Dobra. Odpalmy sobie tutaj bramę. I zobaczmy, co tutaj będziemy na nas czekać. Poza tymi... O Jezu. Pająki. No to sobie wybrałem, kurde, dobre przejście, nie powiem, że nie. A, tutaj mamy jeszcze, kurczę, ale jak tam się dostać? Chyba, że... coś tutaj było, a ja to ominąłem. Nie, tutaj nic nie ma, dobra. Więc chyba tędy na razie nie pójdziemy. Przynajmniej na chwilę obecną. Mogę się mylić, oczywiście. Już wolę tędy pójść, zobaczymy, co tutaj będzie. Pająk znowu. Tam jest pterodaktyl. Ja tutaj w ogóle zamknięty jestem. Tam małpę mamy, która sobie rysuje po ścianie. Niewychowana, kurde, menda. Kurde, powiem wam, że zdjąłbym bluzę, bo jest mi za gorąco. Dobra. W takim razie możemy, myślę, że się cofnąć do tamtej małpy i tym razem z naszego nowego... naszej nowej... rzeczy.
naszego nowego gadżetu, będziemy mogli, kurde, dostać się zaraz do niej. Tylko, kurde, jak to się nazywało? To miało jakąś swoją nazwę, pamiętam. O, tutaj małpa ze spluwą jest. Yes. No dawaj, platformy, pojawcie się. I gitara. Pierwsza małpa została tutaj już schwytana, więc możemy, że tak powiem, odpalać szampana. I teraz, kurde, trzeba poszukać pozostałe 4 małpy, żeby już mieć zaliczony poziom i ukończyć drugi świat. 2 światy, myślę, że to jest całkiem dużo jak na jedną sesję. Chciałem początkowo już połowę gry zrobić w jednej sesji, ale stwierdziłem, że najpierw chcę zobaczyć, jak to tam się mniej więcej seria przyjmie. Ja lubię jakby patrzeć na serie, które się przyjmują. Bo też lubię robić jakby dla was content, bo tak... Gdybym miał robić dla samego siebie, no to raczej bym robił wtedy filmiki na prywatnym albo na niepublika, żebym tam ewentualnie znajomym wysyłał. Ale no. A jako, że dla kogoś tworzę jednak te filmy, no to... Nie! Chciałem szybko zdobyć tam te pozostałe trójkąty, kurde, 2 game overy. No przynajmniej teraz mamy pełne zdrowie, bo znowu mamy 4 punkciki zdrowia, znaczy 4 życia w sumie, więc... Tia. Tak więc, dawaj mnie tutaj, kurde, przesuwaj i... Idziemy, kurde... Zgładzić tę małpę. Nie, to dobrze stało. Uwolnimy małpę z tej klaty i teraz... się zacznie. Frajer. Chciał we mnie strzelić. W ogóle jak widzicie, te małpy mają, że tak powiem, te... O kurde, ty, wyceluj chociaż, a nie. Dobra, jest, wycelowane. Jak widzicie, te małpy w ogóle dzielą się na takie różne kategorie. Na przykład jest małpa, która ma, nie wiem, niebieskie spodnie, to jest małpa, która po prostu się broni. Te żółtospodniowe to są te z gnatami, czyli z różnymi brońmi, tak więc trzeba na nie uważać, ponieważ mogą one... Czemu ty skoczyłeś? No więc musimy uważać na te... z kolorowymi spodniami, tymi żółtymi dokładnie. Bo to są małpy, które są w stanie nam, no nas unicestwić po prostu pistolem albo jakimś innym badziewiem. O, dokładnie tak. No to są małpy, które się za bardzo bronić nie mogą, tylko jedynie czym mogą się bronić, to ucieczką, więc tia. Tyle w temacie. Dobra, 3 małpy mamy tutaj już zebrane, schwytane, porwane, więc mogę sobie zginąć. Trochę sobie skrócę drogę i pójdziemy szukać dalej tych małp, bo tam jeszcze mamy jedną lokację, którą warto byłoby odwiedzić. I tyle, i tam pewnie będziemy mieli już koniec. No i 3 żyćka mamy, bardzo fajnie. Zapominasz ciągle o wycelowaniu. L2. Dokładnie tak. Fajna jest animacja tutaj tych spadających platform, muszę przyznać. W ogóle rozkminiam się, czy by czasem nie nagrać tego let's playa w 60 fpsach. Tak mnie bierze teraz na taką rozkminę, bo wiem, że mogę. Ale będziecie musieli liczyć się z tym, że te odcinki będą się dłużej renderować. Tutaj chyba nade mną będzie, co nie? Guzik, żeby odblokować sobie. Tu na razie nic nie widzę.
Ale tam mogę chyba strzelić, tak mi się wydaje. Tylko muszę się jakoś ustawić. Ty, dokładnie. Ale 300 IQ tutaj jest zrobione. Jeszcze tylko dostać się tam do tej statuetki, to byłoby coś. Jeszcze jedna małpa, dobra. No proszę was, to był bardzo krótki poziom. No to 6 poziomów na sesję, to jest całkiem kurde ładny wynik. Zobaczmy teraz, jak to będzie się prezentować. No tylko tego, że tonika nie zebrałem, co może być niestety trochę smutne, no ale trudno się mówi. I've been waiting for this for a long time. This is just between you and me. Follow me. Teraz mamy jakąś minigierkę z nim. Aha, tutaj wyścig jest z nim. I kto będzie pierwszy, ten wygrywa, tak? No, Jake wygrał, no. Czyli to była jakaś minigierka, której... No, nie mogłem przejść teraz. Chyba będę mógł ją powtórzyć, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Więc teraz tak, tutaj mamy już The Lost Land skończony prawie że w 100%. Mysterious Age też mamy powiedzmy zrobione. I mamy Dimension X, czyli Stadium Attack z Spike'em. Sorry, z Jake'em, no i ze Spike'em. I teraz Oceana, albo Oceana, jak chcemy sobie to nazwać. Ale tym jakby światem zajmiemy się następnym razem, tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, przynajmniej się staram jak mogę oczywiście. Dajcie znać, czy wam się Ape Escape podoba w moim wykonaniu i jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do grupy na Facebooka oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie. I dziękuję za uwagę. Cześć i trzymajcie się.